Gestapo poszukiwało Felka, wujka Feliksa Konderkę. Ponieważ on się zdążył ukryć, to zabrali z domu jego najmłodszego brata, Nikodema. Oczywiście, wiedząc o tym, że jest poszukiwany przez Gestapo, zaczął się ukrywać. Najpierw był żołnierzem oddziału kaprala podchorążego Władysława Wasilewskiego, Oseta. Kapral Wasilewski podporządkował się Ponuremu. Ponury doskonale sobie zdawał z tego sprawę, że mając kogoś takiego jak Felix Konderko, który znał temat fotografii, znał jego obróbkę, Felix mógł spełniać rolę dokumentalisty. Wiadomo, że to zdjęcie wykonane jest tuż przed samą obławą, 28 października 1943 roku rano. Obława nastąpiła o godzinie 9:50, czyli to musiało być wykonane na krótko przed przestrzelaniem tych stenów. Schilling, Kocik, chodźcie. Będziemy przestrzelać te nowe steny. Czekajcie. Daj spokój. Wreszcie są tylko... naszego oddziału.